Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maraz-Wysocki. Maciej Gawlik. Oczywiście Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo. Tym razem przenosimy się z klimatu południowej Ameryki, z Altiplano do, Maćku, starożytnego Rzymu. I będziemy Wam prezentować grę wydawnictwa Egmont pod tytułem Concordia od Matta Gerzta. Mac Gerza. Maśku, no to powiedzmy, jak to się je, o czym jest gra? W Concordii wcielamy się w głowy rodzin, które będą poszerzać swoje kontakty handlowe, swoje imperium po całym basenie Morza Śródziemnego oraz dalszych częściach na północy. I tak, Concordia jest grą dla 2 do 5 graczy, która się tutaj wiekowo klasyfikuje na 13+, co pewnie jest mniej więcej trochę zawyżone. Minimalny czas rozgrywki jest tutaj pokazany jako 90 minut. Też bym powiedział, że kwestia dyskusyjna w zależności od liczby graczy. Myślę, i z kim się gra? Tak, od 2 godziny, to tak mówimy, że od razu, że 2 godziny powinniście, przepraszam, na tą grę zrezerwować. Słuchajcie, no tradycyjnie oczywiście zgodnie z poprzednim formatem powiemy Wam, jaka jest zawartość gry, jaki jest setup i rozgrywka, mechanika, no i oczywiście postaramy się, tak, punktację, żebyście wiedzieli, jak to formalnie wygląda, no i oczywiście postaramy się tą grę rzeczowo omówić, więc słuchajcie, no żeby tak nie przedłużać tematu, no to powiedzmy, no, o zawartości, Maćku, i o samym setupie. Jak to formalnie wygląda? To tak, w Concordii zaczynamy rozgrywkę poprzez wybranie strony mapy, którą chcemy grać. W basowym pudełku mamy do wyboru 2 różne mapy. Jest to mapa dla 2 do 3 graczy, która jest to same Włochy. Italia. A po drugiej stronie jest mapa od 3 do 5 graczy, w którym to mamy Imperium Romanum. Tak. I teraz tak. Każdy po wybraniu już mapy przyporządkowujemy tak naprawdę lokacjom różne surowce, które będą produkować. Po tym jak, oczywiście to jest rozlosowane losowo, poprzez grupy, które są tam już przyporządkowane. Literki, układamy literki, losujemy, rozkładamy i tak na sprawę. Następnie będziemy sprawdzać, jakie bonusy każdy region dodaje, bo będziemy mogli, który jest surowiec najdroższy w danym regionie, będzie dawał bonus. W lewym górnym rogu mamy te bonusy, które skorelowane są z tymi naszymi na mapie, prefekturami, prowincjami, tak naprawdę powinniśmy to sobie poukładać. Wykładamy karty, które też trzeba oczywiście odpowiednio ułożyć. W zależności od liczby graczy będziemy mieć różną liczbę kart tak naprawdę do kupienia. Poza tym każdy z graczy dostaje swoich 15 domków, które będzie układał w trakcie rozgrywki. Tak, magazyn. Jednego kolonistę lądowego i jednego kolonistę morskiego, którzy zaczynają w Rzymie. Na mapie od razu. Magazyn. Dodajmy, że w magazynie mamy oczywiście 4 kolonistów, 2 lądowych, 2 morskich. Którzy zajmują nam miejsce tak naprawdę. I będziemy prowadzić 6 surowców startowych, które zawsze są zdefiniowane od początku. Każdy z graczy również od pierwszego gracza będzie dostawać różną liczbę sestercji. Pierwszy gracz 5, następny będzie o 1 więcej. Tak. Również będzie tak dodatkowa karta dla ostatniego gracza, która to jest Prefectum Magnum. Ta karta będzie miała możliwość jakby podwójnego aktywacji w przypadku bonusu danego regionu. Dokładnie. No i w zasadzie tak to wygląda. Jeżeli widzicie, no w zasadzie ten setup nie jest jakiś taki trudny, a mechanika gry jest najłatwiejsza na świecie, a polega ona na zagrywaniu kart. Pierwszy gracz będzie zagrywał kartę, robił co zostanie napisane i później następny gracz. I tak gramy do skutku, do jakby wypełnienia jednego z 2 warunków. Pierwszym warunkiem jest skończenie, wykupienie wszystkich kart z toru banku kart, lub jeżeli któryś gracz wyłoży wszystkie swoich 15 domków z oczywiście wtedy swojej puli. Podliczamy, znaczy rozgrywamy jeszcze jedną rundę i w tym wypadku te karty sobie liczamy, jakie mamy punktowania i ile zapunktowaliśmy z danego boku. I w zasadzie gracz, który na koniec gry
będzie miał najwięcej punktów, wygrywa. No to słuchajcie, mechanika gry jest banalna, najprostsza na świecie, aczkolwiek tutaj jakby mechanizmem gry są karty. W zasadzie mamy 9 takich kart, które mają różne kombinacje. Na początku gry każdy z graczy ma zestaw startowy takich samych kart. 7 tych samych kart. Tych 7 kart i może powiedzmy tak w telegraficznym skrócie, jak te karty funkcjonują i co one tam powodują na planszy. Podstawową kartą jest prefekt, który pozwala aktywować dany region oraz graczowi, który aktywował region, daje bonus związany z danym regionem. Jeżeli region jest aktywowany, wszystkie domki, które znajdują się w danym regionie, produkują. Niekoniecznie nasze. Niekoniecznie nasze. Będzie 3 graczy znajdujących się w tej prefekturze, to tak naprawdę wszyscy 3 dostają określone dobra. Prefekt pozwala również wykonać, zresetować bonusy związane z danymi regionami. Daje nam możliwość uzyskania asystercji. Bardzo fajny mechanizm gry. W lewym górnym rogu mamy te dobra i w tym momencie gracz patrzy, ile tam jest odkrytych asystercji. I będzie otrzymywał zgodnie z ilością nadrukowanych asystercji. Później te asystercje są przekręcane, czy te bonusy są przekręcane na drugą stronę i to automatycznie uaktywniamy bonusy w danych regionach. Czyli to jest taki bardzo fajny mechanizm, który daje możliwość z jednej strony pozyskiwania asystencji, a z drugiej strony jakby odblokowywania produkcji w danej prowincji. Kolejną typem kart jest architekt, który pozwala ruszyć nam naszych kolonistów. Kolonista może znajdować się między 2 miastami jedynie. Powinien się znajdować tam raczej. Może jedynie znajdować się między 2 miastami. I teraz tak, możemy ruszyć naszych kolonistów tyle razy, ilu mamy kolonistów na planszy, więc każdym kolonistem po 1, bądź wszystkich możemy ruchać w jednym stopniu. Na koniec tego mamy możliwość wybudowania naszych domków w miastach, które sąsiadują z naszymi kolonistami. Oczywiście budujemy tyle domków, na ile nas stać. Jeżeli w danej prowincji, w danym mieście jest już jakiś inny domek, to w tym momencie mamy oczywiście kartę pomocy, zazwyczaj on jest wyrażony w systercjach i w danym dobrze. Jeżeli już stoi 1, 2, 3 więcej domków, to tam naprawdę koszt zawsze jest taki sam, tylko zwielokrotniamy w zależności od liczby domków koszt związany z systercjami. I to jest jakby ten koszt rosnący wraz z ilością domków. Następnym typem kart jest kupiec. Kupiec pozwala nam dobrać sestercje oraz zrobić 2 wymiany. Jest to wymiana albo albo wybrana ilość dóbr z danego typu na sestercje, albo wypłata zapłacić sestercje za ilość dóbr, które chcemy. Kolejną kartą jest senator. Senator pozwala nam kupić 2 karty z toru banku kart, który jest w górnym prawym rogu. Ten koszt jest nadrukowany na karcie plus modyfikator, który jest poniżej. Tak jest. Podobną kartą jest konsul. Konsul pozwala nam kupić mniejszą ilość kart, jednak pozwala zredukować koszt tych kart i dopiero możemy go kupić w banku kart. Kartą dosyć ciekawą jest dyplomata. Dyplomata pozwala nam aktywowanie karty, która jest na wierzchu stosu kart odrzuconych innych graczy, czyli jeżeli dany gracz w poprzedniej rundzie aktywował konsula, to my zagrywając z dyplomatem możemy aktywować jego konsula tak, jakby był u nas. Dokładnie. Nie musimy go mieć bezpośrednio w talii. Mechanizm wygląda w ten sposób, że jeżeli zagrywamy kartę, te karty powinniśmy odkładać na stos kart odrzuconych i wszyscy pozostali gracze mają ostatnią kartę na tym stosie. W tym wypadku, jeżeli zagrywamy tą kartę, to traktujemy ich kartę ostatnią zagraną, jaką jakby była naszą kartą w tej właśnie rundzie. Ostatnią kartą, jaką mamy w tym przypadku, jest trybun. Trybun pozwala wziąć wszystkie karty zagrane z powrotem na rękę. Dostajemy ilość sestercji równą liczbie kart powyżej 3. No tutaj tak naprawdę promuje graczy, którzy mają dużo kart, jak mają dużo kart, w tym momencie można tutaj uzyskać dodatkowe sestercje właśnie na tym etapie. I jeszcze dodatkowo pozwala wystawić dodatkowych kolonistów w Rzymie. Tak. Dokładnie. Poza tym możemy mieć również kolonizatora, którego kupiliśmy w banku, z banku, i on pozwala wprowadzić dowolną ilość kolonistów, płacąc za każdego zboże i żelazo. Ale już nie do Rzymu. Ale już nie do Rzymu, tylko w dowolnym mieście, gdzie mamy domek. Tak jest. Oraz również dobrać sestercję, ale to już jest napisane na karcie.
ostatnim typem kart, jaki możemy kupić w naszym, jak to powiedzieć, arsenale, są specjaliści. Jest to 5 różnych kart, które odpowiadają każdemu rodzajowi dobra i one mają tą specjalną właściwość, że aktywują jedynie domki, które my posiadamy danego typu. Jest farmer, który może aktywować wszystkie miasta nasze z zbożem, albo na przykład cegielnik, który pozwala aktywować wszystkie cegielnie. Tak, nie aktywujemy danej prowincji, tylko aktywujemy tylko i wyłącznie nasze domki, które posiadamy. I no w zasadzie widzicie, to są wszystkie karty, które będziemy zagrywali podczas rozgrywki. Zagrywanie samych kart no, jest oczywiście dosyć istotną, bo one dają nam pewne akcje, rozwój, zyskujemy surowce, ale najważniejszą dla nas jest oczywiście powiązanie tych akcji. Na każdej karcie mamy tutaj przypisanych 6 bogów i w zasadzie na to powinniśmy zwrócić sporą uwagę, bo tak naprawdę gramy o punkty i musimy wyważyć tą efekt natychmiastowy związany z efektem tych kart z korzyściami, które występują na koniec gry. Czyli mamy punktację, którą będziemy uzyskiwali. Maćku, no i 2 słowa na temat punktacji. Punktacja. Dzielimy punktację na 6 różnych typów bogów, jakie możemy posiadać. Jak to już Marek powiedział, każda karta posiada przypisanego boga. Vesta, pierwszy bóg, który występuje, punktuje nam za każde 10 za każdą 10 sestecji, które posiadamy w banku, każda karta Vesty daje nam 1 punkt. To oznacza, że jeżeli będziemy mieć więcej kart Vesty w naszej talii, będziemy dostawać więcej punktów za każde 10. To jest tak zwany mnożnik. Trzeba to zweryfikować, bo nie wszyscy gracze to od razu pojmują, czyli jak mamy 2, 3, 4 karty Vesty, to tym więcej będziemy to w tym momencie, jeżeli mamy 10 sestercji, dostajemy więcej pieniędzy za tę samą liczbę sestercji. No, co to dużo mówić. I to dotyczy wszystkich pozostałych tak kart, jest, które będziemy omawiać. Następny jest Jupiter. Jupiter pozwala nam punktować 1 punkt za każde miasto, które posiadamy, które nie jest cegłą. Cegły, tak. Potem mamy Saturnusa. Saturnus punktuje nam 1 punkt za każdy region, w którym posiadamy domki. Później jest Merkurius. Merkurius punktuje nam za każde dobro, które produkujemy. Czyli jeżeli mamy w domku więcej typów, tym mamy więcej punktów. 2 punkty za każdy typ. Potem mamy Marsa. Mars punktuje nam 2 punkty za każdego kolonistę, czy to morskiego, czy to lądowego, którego posiadamy. I więcej, tym lepiej. Ostatnim typem jest Minerva. Ona jest przypisana, każda Minerva jest trochę różna, ponieważ przypisana jest do każdego dobra, a związana ze specjalistą. Tak, specjaliści generalnie. To są jedyne karty, które pozwalają dodatkowo punktować danego typu domki. W tym wypadku nawet cegły. Cegły mogą punktować nam dodatkowe punkty, jeżeli mamy cegielnika. Dokładnie, czyli jak policzymy te wszystkie karty, oczywiście każdego gracza liczymy oddzielnie. Wszystkie karty, które nabyliśmy podczas rozrywki, no, ten, który będzie miał najwięcej punktów, wygrywa. No i słuchajcie, tak wygląda Concordia. Jak widzicie, mechanicznie gra nie jest strasznie skomplikowana, aczkolwiek jak to w takich grach bywa, mechanika jest bardzo prosta, ale już podczas rozgrywki, no niestety, mamy troszeczkę więcej decyzji i tak naprawdę no, musimy więcej kombinować. Maćku, no to tak postarajmy się to podsumować. Powiedzieliśmy, myślę, że wystarczająco dużo na temat mechaniki, jak ona wygląda. Zresztą ona jest prosta, więc myślę, że nie ma co się do niej rozwodzić. Powiedzmy na coś na temat. No, tam wykonanie oczywiście, punkt pierwszy. Jak się podoba Concordia? Concordia pod względem wykonania. Solidny tytuł. Solidny tytuł, nie wybija się jakoś za nadto z tłumu innych tytułów. Jest to typowy eurosuchar, w którym stawiamy domki i zbieramy surowce. Graficznie nie przyciąga, ale też nie odpycha. No, dużo taka drewna, kolorowo, czytelnie. Tak, wszystko solidnie, jeżeli chodzi o ikonografię, tu jest wszystko fajnie. Mamy tekst, który w zasadzie przeczytamy i wiemy, o co chodzi. No, oczywiście ta Concordia, bogini harmonii, życia, która jest na Mówisz, płasze, że nie przemawia do ciebie. Nie przemawia i nie zachwyca. Myślę, że jeżeli gracze by oceniali tą grę po okładce, to no niestety pewnie by przeszli obojętnie. Chociaż gra w 2014 została doceniona i nominowana do gry zaawansowanej, więc tak naprawdę okazuje się, że jednak okładka tu nie miała większego znaczenia, chociaż
pojawił się nowy taki projekt, nowej okładki. Który nie jest coraz znacznie lepszy. Nie jest wcale lepszy, więc tak na sprawę. Słuchajcie, no... Ale Marku, ale ta okładka przemawia do ciebie, pokazuje ci, co będziesz robił. Będziesz wymieniał pieniądze na... No tak, tylko dobra. Akurat ta bogini, no wiesz... Czy to jest ta bogini? Może i ona jest. Nie no wiem. Bogini, Concordia, no tak. Ale nie tak widzę nigdzie. Generalnie wykonanie jest solidne i myślę, że tyle. No i oczywiście to pudełko, które jest totalnie niewymiarowe, jest dziwne, wygląda, jak to Maciek mówi, jak trumienka, ale myślę, że te wszystkie formaty wydawnictwa PD Games, one były, z tego co pamiętam, Nevagador, Antique, wszystkie miały takie pudełka, więc no może stąd taka strategia wydawnictwa. No, nieporęcznie zupełnie. Nieporęcznie, jeżeli jesteś fanem kwadratowych pudełek w stylu FFG, to... Tak. Na pewno to nie będzie ustawne. To nie będzie kompatybilne z resztą gier. Niestety. Maćku, czy w grze Concordia czułeś się jak patrycjusz rzymski? Nie, czułem się jak gracz, który wystawia domki i spróbuje policzyć, ile następnego domek będzie kosztował. Słuchajcie, znaczy, najfajniejsze jest to, że tutaj w tej grze mamy mnóstwo opisów, mamy tam opisanych wszystkie karty, ale tak naprawdę autor się nie silił, żeby jakąś tam konwencję wymyślać, jakąś fabułę straszną. Z jednej strony nie odraża nikogo ta konwencja. Może jak ktoś się już przejadł tematem starożytnego Rzymu, to może wtedy... Znaczy, ale jeżeli jakby tak podejść tak typowo, to no nie pirat, nie... Tak, mieliśmy kilka osób, które próbowało się wczuć w klimat, no ale jak chcesz, to klimat znajdziesz generalnie... My nie znaleźliśmy. Nie. Szukaliśmy i okazuje się, że niestety... No mechanicznie ta gra się broni, ale klimat... Za klimatyczne nie musicie płacić po prostu. Bo tam klimatu generalnie nie ma. No aczkolwiek słuchaj, no mechanicznie gra jest bardzo prosta i tutaj dochodzimy jakby do sedna tej gry. Myślę, prostoty tej gry. Prostota, tak mechanika, czyli najprostsza mechanika na świecie. Znaczy, masz kartę, to ją zagraj i wykonaj efekt tej karty. Powiedziałbym tak, to jest gra, dobry przykład gry, w której łatwy, niski poziom wejścia jest, jednakże wysoki poziom tak naprawdę zmasterowania, czy to takiego dojścia do... optymalnej strategii jest. Tak. No niestety jest tak, że tu są dwa, czyli to co mamy, ten efekt zagraj kartę i wykonaj efekt, z tym co mamy na końcu, to są jakby dwa bieguny i kompletnie w momencie rozgrywki nikt nie patrzy na to, na ten efekt końcowy. Tak? Planujemy 2, 3, 4 rundy do przodu, ale nie patrzymy, czy mamy tych bogów więcej, tych mniej, jaki jest efekt. Patrzymy, o, ty wybudowałeś 3 domki, ty masz już, jesteś gdzieś tutaj, a ja jestem zupełnie inaczej. No to w tym momencie jakby patrzymy, co się dzieje na planszy, a nie korelujemy tego z kartami i tu jest faktycznie... To jest takie fajne, raczej fajne. Tak rozróżnią takie dwa etapy. W tym pierwszym momencie wszyscy stawiają jak najwięcej domków, zbierają surowce, pieniądze i próbują to jakoś przemienić, a później w którymś momencie wchodzą do realizacji, ale przecież ja nie punktuję za to nic. Tak. I później jest ten moment, w którym gracz próbuje nadrobić resztę gry i kupują wszyscy karty i zazwyczaj się kończy ilość kart. Chyba, że już... Jesteśmy świadomi po kilku grach i wiemy, że może... chcemy, już to wtedy, a tutaj tak, mam to teraz... To wtedy może ktoś dojdzie do zakończenia poprzez domki. Tak, dokładnie. To wtedy w tym momencie tak, by tutaj są jakby widać, w jakim kierunku idzie gra, bo jeżeli już mamy karty, które chcemy, no to w tym momencie chcemy to szybko skończyć, żeby ta punktacja się skończyła i żeby domki postawić 15 i tak naprawdę jak najszybciej zrobić, więc tutaj te scenariusze są zupełnie różne. Także no gra jest... O niskim poziomie wejścia, aczkolwiek trzeba troszeczkę pokombinować, żeby dojść do tych efektów i no, gra faktycznie ma to coś, ma to, mówię o drugie dno, gdzie... To jest bardzo fajny efekt tego deck buildingu, gdzie tak naprawdę nie musimy czekać na kartę, którą kupimy, ponieważ te karty lądują nam w rękach, więc musimy je jak najlepiej wykorzystać tak naprawdę. Tak, no oczywiście ten deck building to efektywność, nie jest oczywiste, nie mamy te karty i musimy zagrać tą kartę w odpowiednim kolejności, to jest dosyć istotne. Ten mechanizm związany z tymi aktywacją tych dóbr, faktycznie pozyskiwanie ich pieniędzy. Bardzo ciekawa rzecz. W zasadzie no tutaj ten efekt karty natychmiastowy i efekt ten docelowy. No tutaj to trzeba to zdecydowanie docenić. No, gra sama sobie, losowość tej gry w zasadzie sprowadza się do tego... Do ułożenia kart i do rozłożenia surowców. Pozyskujemy karty, zagrywamy. Z rozłożeniem kart to zawsze jest jeszcze podzielone to między te pierwsze runda, druga, czyli jest mniejszy stopień, tak. Gdzie tak naprawdę cała zagadka polega na tym rozłożeniu tych surowców. Dokładnie, żebyśmy to rozpracowali sobie
jak trzeba. Znaczy nie ma tutaj tego efektu takiego, że idę jedną drogą, no bo się nie da iść jedną drogą i mieć taki swój scenariusz, bo tak naprawdę inni gracze mogą komplikować ten scenariusz, bo mogą budować się w tych miejscach, które byśmy chcieli, mogą kupować karty, które byśmy chcieli. Każdy potrzebuje ileś tam cygani, tak. Każdy potrzebuje tam ileś żelaza. To nie jest gra, w której musisz się specjalizować. To jest gra, w której musisz optymalizować i musisz mieć wszystko, ale nic za dużo, wszystko w sam raz, żeby były odpowiednia punktacja. Chyba, że wpadłeś w takie nisze, że po prostu tak. Odpowiednia karta wyszła dokładnie w tym samym momencie, kiedy potrzebowałeś. Ale to się chyba tak nie da do końca, bo zawsze czytam. Myślę, że raz na jakieś partie da się. Myślę, że. Znaczy to jesteśmy przy tej interakcji, tak? No interakcja jest taka, no ona jest bezpośrednia, no tutaj tak jak mówimy, ten koszt. Jeżeli budujesz się jako... Nie wyślę zabójcy do ciebie. Jako drugi, trzeci, czwarty tak naprawdę musisz za to najwięcej zapłacić, bo musisz więcej włożyć to... Ktoś ci może podebrać kartę. No to jest właśnie taka interakcja, nie ma innej, bo w zasadzie każdy ma własny deck. Tak po prostu każdy będzie się rozpychał. Tak, no, mamy jedną planszę, mamy wspólny basen tych działań, nazwijmy to, te wszystkie mapy, wszystkie prowincje, gdzie tam się będzie działo, ale każdy ma swoje karty i tak naprawdę co kupił, to będzie zagrywał i tylko z niego zależy w jakiej kolejności i jak to będzie efektywne, tak? Nie efektowne, tylko efektywne dla jego działania. Czasami jak już niektórzy patrzą, wow, trzy sukna zrobiłeś w jednej duszy, kurde, no, ale fajne, chciałbym być to. Można, no dochodzimy do liczby graczy przy stoliku i muszę powiedzieć, że optymalnie ta gra najlepiej chyba wypada przy takim czteroosobowym składzie. Trzy, cztery, tak, bo średnio. Znaczy dwie osoby, no to jak najbardziej oczywiście jest mnóstwo gier, które ona chodzi mechanicznie w każdym składzie, aczkolwiek przy tych dwóch graczach, no to tak naprawdę no, karta dyplomaty ma troszeczkę mniejsze znaczenie, chociaż bym powiedział, no że... No tak, zawsze ma się tylko tą jedną tak, opcję, którą zagra przeciwnik. Tak, zagranie tam tego dyplomaty w odpowiednim momencie też daje efekty. No ale nie musisz zagrywać dyplomaty, tak? Możesz po prostu wcześniej skończyć swoją partię. Tak jest, można, ale z drugiej strony jak mamy pięciu graczy, no to tutaj niestety przy większej ilości kart może występować efekt paraliżu decyzyjnego, nasz ulubiony efekt. Tak, i tak naprawdę, jeżeli mamy jednego takiego marudę, który nie daj Bóg jeszcze jest pierwszy i nie daj Bóg okazuje się, że tam musi to jeszcze się pyta, co ma zweryfikować, no to niestety może być tak, że no, ten czas rozrywki będzie wydłużony i optymalnie przekroczy te 90 minut. Zdecydowanie. Także myślę, że te 3-4 graczy... No ale jeżeli jest sprawna grupa, to spokojnie. Tak, jeżeli graliśmy już kilka razy, wiemy jak, wiemy co, to tak naprawdę myślę, że śmiało w tych 90 minutach możemy się zmieścić, więc myślę, że mechanicznie to działa idealnie. Myślę, że tutaj jest ten fajny, jest taki balans rozgrywki, nie jest to ani za ciężka rozgrywka, ani za lekka. Tak. Jest to na tyle lekki średniak, że można tak naprawdę na rozgrzewkę dać i tak. Jeszcze można mieć ochotę na coś mocniejszego tak, zagrać. Tak, no, tak naprawdę to jest bardzo ciekawa nota, ten prosty próg wejścia, nie trzeba tutaj za mocno kombinować, ale gra daje sporo satysfakcji. Mamy zlepek tych mechanik tak naprawdę, no, ten deck building, o którym Maciek mówił, no on nie jest taki oczywisty, bo mamy kartę od razu w ręku i zagrywamy i możemy później ją zagrać, więc wiemy co już mieliśmy, co mamy, co kupiliśmy. No oczywiście rozwój, także to wszystko jest... No i zawsze jest ta synergia między tym, co zagrasz teraz, a co będziesz punktować w następnych rundach. Tak? Znaczy powinna być, ale nie zawsze niestety ona jest na pierwszym planie, zawsze gdzieś tam nam... No to dlatego wraz z partiami tak naprawdę człowiek tak, uczy się, bo tak naprawdę na pierwsza rozrywka, no to oczywiście gramy. W połowie ktoś tam powie, ale wiecie co, panie, no przypominam, że punktujemy z karty i wszyscy, o Jezus Maria, ale ja tego nie mam, tego mam za dużo, tego nie punktuję i okazuje się, że faktycznie tak to wychodziło. Więc Maćku, no... Co więcej dodać, bo już nie trzeba już niczego. To może inaczej, czy jakie widzimy wady w tej grze? No, czy ty dostrzegasz jakieś takie, no poza pudełkiem, które jest nieformatowane, dziwnie sformatowane i niestety pani... Krumienka, przypominamy. Pani bogini Concordia niekoniecznie wygląda najładniej na świecie. To ten paraliż decyzyjny i ta możliwość przedłużenia się do 2 godzin tak naprawdę może trochę zepsuć
krwi, ale myślę sobie, że takich jakichś większych wad... No i ta punktacja, która w tym wypadku niestety nie jest oczywista dla graczy i może niestety, znaczy dla takich już po kilku partiach to jak najbardziej oczywiście, ale ona nie jest na tyle oczywista i ludzie grający na początku mogą gdzieś czuć mają się gdzieś go, te korelacje gdzieś tam daleko, daleko nie patrzą, co jest na kartach, tylko patrzą, co jest na planszy. Nagle okazuje się, że punktują Marsa, a on ma tylko dwóch kolonistów przez całą rozgrywkę tylko miał. Ale nie patrzył na, znaczy brał pod uwagę ten efekt natychmiastowy, a nie brał tego efektu, który ma być na końcu. Czyli tak naprawdę ten nieoczywisty taki punktacja, no i też taki mały minus, który no czasami ludzie robią wielkie oczy, a co wygrałeś, a jak to zrobiłeś? No, to bo tak. Nie ma punktacji takiej trakcie tego, tylko wszystko się ujawnia tak na początek. Czyli trzeba, jak ktoś tam lubi sobie tam analizować i patrzeć, co się dzieje. To musi sobie dobrze spamiętać karty, które ludzie kupują. Tak, no bo tutaj się może okazać niespodzianka, że ktoś tam siedział cicho, rozmawiał, tylko tam wykonywał swoje i sprawnie, sprawnie ruchy, okazuje się, że później no, miał tyle kart, że no, zawdziła wszystkich, że kurczę, blady. No po prostu formalnie wygrywa. Czyli no, gra jest w zasadzie w polskiej edycji językowej. Egmont wydał to w takiej linii wydawniczej Egmont Geek i myślę, że to było chyba dobre otwarcie. To nie jest najbliższy tytuł, jaki taki. Nie polecałbym to ludziom, którzy dopiero co się uczą planszówek. Które no, dopiero chcemy wprowadzić. Zagrają kilka razy, to myślę, że tam... Ale powinno to docenić. Ale to nie jest pierwszy krok w tym. Trzeba trochę zobaczyć. Ja myślę, że z Egmontu znajdziemy mnóstwo gier takich, które są dla początkujących, a jak już mam Egmont Geek, to faktycznie to jest... Egmont to też jest ten... Potwory w Tokio. Tak. To zdecydowanie dobry tytuł na pierwszy ten. To a później kręcie w Concordie po tym. Tak. Także myślę, że moim zdaniem McGirt zrobił bardzo dobry krok, że porzucił Rondla i zajął się Concordią, bo Concordia raz, że została nominowana do gry zaawansowanej w 2014 i już doczekała się całą masę dodatków rozszerzeń, nowych map. Więc w tym wypadku myślę, że gra... Regrywalność to po prostu jest... Tak, doceniona, jeżeli lubicie tą podstawkę i tą mechanika wam będzie pasowała, to myślę, że możecie tutaj sobie się pokusić o kilka nowych rozwiązań, nowych map i tak naprawdę będą nowe karty, są nawet nowe surowce w salsie jest nawet nowy surowiec, chyba jest sól. Tak. Które robi za wszystko. Tak, także to w tym wypadku no, mamy dużo nowych możliwości. Także słuchajcie, no, polecamy wam Concordię jako gra taka typowa, nietypowa, bo bardzo próg, jak Maciek powiedział, łatwy próg wejścia, ale no, kombinacja czy masterowanie już wymaga troszeczkę od nas, żebyśmy pomyśleli, żebyśmy trochę tam pogominowali, ale to jest takie półtorej godziny czy 90 minut takiego fajnego grania. Nie jest to gra najcięższa gatunkowo, taka bym powiedział, średniak. Myślę, że to jest dobra gra w kolekcji, żeby ktoś miał. Tak. Tak. To jest taki solidny tytuł, którego można zawsze polecić każdemu. Tak, takie można powiedzieć przystawieczka do dania głównego, to można sobie tutaj zagrać. No chyba, że macie początkujący graczy i chcecie może jako główne podanie to podać, to też się nada. Dokładnie. No to słuchajcie, no. Polecamy? Polecamy, zdecydowanie. Polecamy Concordia wydawnictwa Egmont, wydawnictwa w linii Egmont Geek. Zagrajcie, zweryfikujcie. Myślę, że gra jest dostępna na rynku. Ona jest od 2016 w polskiej edycji, więc myślę, że w sklepach śmiało znajdziecie. Myślę, że ta cena też nie jest jeszcze była, na pewno. Nie jest za mocno wygórowana. Myślę, że... Szczególnie jak jakieś po promocji. Tak. Także no słuchajcie, no tyle. Jeżeli chodzi o Concordię, tradycyjnie komentujcie, jakie są wasze doświadczenia z tą grą, czy tą grę lubicie, czy czegoś nie przeinaczyliśmy, czy ewentualnie... Czy się z nami po prostu nie zgadzacie i mówicie, że Concordia nigdy nie dotknę tego. Po Altiplano widać, że oglądacie, więc w tym momencie format wam się spodobał, idziemy w tym samym kierunku. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, sugestie, piszcie, komentujcie. I tyle. No cóż, przygotował dla was materiał Maciej Gawlik, Marek Maraz-Wysocki. Dziękujemy bardzo. No i widzimy się niebawem. Najlepszego.